Jesteśmy? Tak. Dzień dobry. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj dzisiaj w Łęcznej przy pierwszej toalecie prawilności w naszym mieście. Za chwilkę przetestujemy. Ja jestem tutaj aktualnie dzisiaj z kandydatem na burmistrza Łęcznej, z panem Radosławem Oleniczakiem. Witam serdecznie. Panie Radku, toaleta prawilności Łęczna, jak pan sądzi? No, co ja mogę powiedzieć? Udało nam się. W końcu nam się udało. Po tylu latach walczyliśmy o to i to jest nie pierwsza i nie ostatnia toaleta w tym mieście. Ja do tego doprowadzę. Świetnie, w takim razie tutaj pan kandydat na burmistrza, pan Radosław Olejniczak, pan Radosław Janusz Olejniczak. I w tym momencie przetestujemy, tutaj jest nawet po angielsku napisane, że jest wolne, jest free. I ja po niemiecku mogę powiedzieć, że to jest frei. Tak, ponieważ język niemiecki jak najbardziej. I ja wrzucam 1 złoty polski w tym momencie tutaj. Panie Radku, tak? Tak, wrzucamy proszę. I otwierają się drzwi. Tak. Proszę. I proszę bardzo. I teraz zapraszamy do środka. Pierwsza w Łęcznej otwarta toaleta prawilności. Tutaj mamy tak, deskę w kolorach, mozaika taka piękna. To greckie artefakty. Spłukiwanie ręczne. I tak, mogę sobie tutaj w tym momencie spłukać ręcznie, jeżeli już skorzystam, tak? Tu jest odpowiedni guzik żądania pomocy, tak? Tak zwany Untersuchung anfrohen. Dokładnie tak, czyli ja mogę zażądać pomocy, gdyby na przykład coś się tutaj w tej toalecie prawilności wydarzyło nie tak. Spłukiwanie ręczne, proszę bardzo, sprawdzamy. Pięknie. Życie, proszę Państwa, życie, po prostu życie. Wychodzimy, pięknie wszystko działa, wentylator chodzi, wychodzę, fotokomórka mnie tu obserwuje, ja wszystko wiadomo jak jest. Drzwi się w tym momencie jeszcze nie zamykają. O! Proszę bardzo, pięknie. Już teraz nie zamknięcie drzwi. Jak Pan to ocenia? Pięknie, po prostu świetnie, małe miasteczko, pierwszy raz jestem, naprawdę świetnie mi się, bardzo mi się tutaj podoba, no, rewelacyjne toaleta prawilności, działa jak trzeba i dzięki takim ludziom, proszę Państwa, takie miasta mają szansę właśnie na to, żeby po prostu rozwijać się, tak, żeby dążyć do tego europejskiego oddechu, tak, do tego zachodniego europejskiego oddechu i o to właśnie chodzi. Dziękuję Państwu, z Łęcznej, Arkadiusz. Dziękuję. Serena. O, i pan też mówi, że jest taki pospolity.